Wszystkie nasze programy powstają dzięki naszym widzom oraz czytelnikom Warszawskiej Gazety. Dziękujemy za każdą wpłatę. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w PL1 TV, witam w rozmowie dnia, kłaniam się pięknie, a Państwa moim gościem jest dzisiejszy Tadeusz Isakowicz-Zalewski, poeta, prezes Fundacji imienia brata Alberta, zajmujący się od lat niepełnosprawnymi dziećmi. Witam serdecznie, szczęść Boże. Witam serdecznie, szczęść Boże. Proszę księdza, co ksiądz czuje? Co czują rodzice dzieci niepełnosprawnych, którymi ksiądz się zajmuje, kiedy widzą te dzikie protesty na ulicach i jakby kwestionowanie prawa do życia dzieci niepełnosprawnych, dzieci z zespołem Downa, dzieci ciężko chorych, które mają być sprowadzone do kategorii wyboru? Jest to na pewno bardzo ciężka sytuacja dla samych osób niepełnosprawnych, które przecież oglądają telewizję, w różnym stopniu rozumieją bądź nie rozumieją tego, co pokazują te obrazy. Niemniej same te obrazy, ta ogromna agresja, również ustawiczne słowo, że aborcja jest dobrem, gdzie stawia się znak równości między prawem do życia, a prawem do śmierci, no wywołują ogromne emocje. Także wśród rodziców osób niepełnosprawnych, którzy całe życie poświęcili temu, żeby ich niepełnosprawny syn czy córka przyszedł na świat i otaczają ich ogromną miłością i życzliwością. Dla mnie rodzice dzieci niepełnosprawnych to są współcześni święci, którzy z różnych zresztą powodów, ale bardzo często religijnych powodów i takiego człowieczeństwa w najlepszym słowa znaczeniu rozumianego, całe życie poświęcają poprzez różne swoje działania. Są często nie mają zrozumienia w społeczeństwie. Teraz jest trochę lepiej, ale przedtem było wiele gorzej. Brakuje różnych środków i do rehabilitacji, ciągle są problemy. No i tu nagle słyszą tą agresywną kampanię, że to jest mój wybór, mogę zabić człowieka niepełnosprawnego, a w sumie wychodzi na to, że ludzie niepełnosprawni są w ogóle niepotrzebni społeczeństwu. Więc myślę, że obok wielu elementów, który niesie tak zwany strajk kobiet, mówię tak zwany, no bo to jest dla mnie fikcja, w dużym stopniu. Jednym z tych elementów negatywnych jest takie agresywne atakowanie rodziców oraz osób, które także opiekują się niepełnosprawnymi i ich rodzinami. Jest też agresywne atakowanie kościołów. Bardzo agresywne, łącznie z wtargnięciami na msze święte, z obraźliwymi napisami na kościołach. Teraz twierdzą, przynajmniej część tych osób twierdzi, że żadnych ataków na kościoły nie ma, a Marta Lempart, twarz tego ruchu, pytana o to, czy nie jest to przesadą, odpowiada, trzeba robić to, co się czuje, to, co się myśli, to, co jest skuteczne i to, na co zasłużyli. Czyli zasłużyli katolicy i precyzuje, to jest tolerancja dla katolików. Drodzy katolicy, na razie jest tak, że macie szansę sprzeciwić się swojemu kościołowi. Na razie jest tak, że bierzecie udział w tym, co się dzieje. Bierzecie udział w tych obrzydliwościach, które kościół wyprawia i to jest ostatnie ostrzeżenie, bo to wy powinniście się buntować. Obrzydliwością jest obrona życia dzieci nienarodzonych, z tego wynika, bo oto jest tutaj główny spór pomiędzy paniami ze strajku kobiet tak zwanego, a nauczaniem kościoła katolickiego. Nawoływanie do agresji na kościoły to chyba nawet za komuny nie było aż tak wyraźnie akcentowane, aż tak wyraźnie skierowane przeciwko kościołowi.
No niestety te smutne rzeczy nie są rzeczami nowymi, bo przecież XX wiek, choćby tylko sięgając 100 lat wstecz, przyniósł takie systemy totalitarne, które wzywały do niszczenia no, w imię różnych wydumanych, nieraz przedstawianych w sposób bardzo atrakcyjny, praw. Komunizm, który rozszerzył się nie tylko na Rosję, ale również na wiele innych krajów, mówił o walce klas, że wrogami dla ludzi ciężko pracujących są kułacy, burżuje, szlachta, także duchowni. No i pod pretekstem, że trzeba pomóc chłopom i robotnikom, wyrzynano całe warstwy inteligencji. Równocześnie w to miejsce no nie przychodził raj na ziemi, ale przychodziła jeszcze gorsza dyktatura. Z kolei w III Rzeszy Niemieckiej narodowy socjalizm, ja tu specjalnie mówię socjalizm, nie tylko nazizm, żeby jednak pokazać wszystkim, że to była ideologia lewicowa, przypomnieć to, ten system mówił, że są pewne grupy niepotrzebne społeczeństwu, a więc Żydzi, którzy byli skazani na zagładę, Holokaust, także Słowianie, którzy byli pod ludźmi, są przecież, zachowały się do dziś dyrektywy choćby Hansa Franka, że Polacy to ma być naród niewolników, ale proszę pamiętać, że pierwszymi ofiarami jeszcze przed wybuchem II wojny światowej byli ludzie niepełnosprawni intelektualnie i psychicznie chorzy, którzy zostali zagazowani w latach 1937-38. Również mordowano ludzi niepełnosprawnych i starszych, niedołężniałych, którzy nie mogli samodzielnie funkcjonować. Mordowano ich na ziemiach polskich, likwidując szpitale psychiatryczne i wiele innych tego typu ośrodków. Więc ten system niemiecki, no pod pretekstem, że ma być rasa panów, piękna, elegancka, mająca wszystkie pozytywne cechy, no bo chciano wyhodować, w cudzysłowie wyhodować takiego człowieka, nadczłowieka, niszczono wszystkich, którzy takich cech nie mieli. Ale sięgając jeszcze bardziej wstecz, możemy popatrzeć na historię Sparty, kraju starożytnej Grecji, która dzieci niepełnosprawne także uważała za niepotrzebne i zrzucano je ze skały tuż po urodzeniu. I myślę, że tutaj mamy niestety pewne podobieństwo. Ja tu nie stawiam oczywiście znaku równości, natomiast pewne podobieństwo, że znowu mamy, znaczy tak przynajmniej te panie, liderki, chociaż według mnie to za ich plecami niekoniecznie muszą stać kobiety, również mężczyźni, którzy nimi w dużym stopniu manipulują. Oni mówią tak, to trzeba zniszczyć, tak? Dla dobra kobiet zniszczmy kościoły, wprowadźmy aborcję, czyli zabijanie na życzenie i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że to jest bardzo niebezpieczna droga, która może doprowadzić do bardzo tragicznych wydarzeń. Trzeba być tutaj jednoznacznym. Tutaj nie ma wątpliwości, że jest to ruch anarchistyczny, który no, wykorzystuje też naiwność pewnych osób do tego, żeby przeprowadzić jednak rzeczy złe w polskim społeczeństwie. No ten ruch no wprost nawiązuje, no, z aborcją na życzenie w Polsce, na ziemiach polskich była dozwolona i propagowana właściwie tylko w czasie okupacji niemieckiej, okupacji hitlerowskiej, bo nawet za komuny ona była, ale chociaż próbowano jakoś to maskować. Natomiast jest też chyba bardzo ciekawe, że cały ten ruch stojący na jego czele kobiety, panie, które mówią, że domagają się wolności dla kobiet, nie interesują się tymi kobietami, które podjęły trud urodzenia, wychowywania dziecka niepełnosprawnego. One wykorzystają je chętnie przy innej okazji, ale tym razem
no te kobiety są de facto pokazywane przez nie jako osoby chyba gorsze, które zdecydowały się na jakiś heroizm, a nie powinny tego robić. Czy ksiądz miał może styczność bliżej z kimkolwiek, porozmawiał czy stykał się w jakikolwiek sposób z osobami, które dziś są twarzami tego ruchu? Miał ksiądz na przykład, mam nadzieję, że wątpliwą przyjemność kontaktu z panią Martą Lempart, która dzisiaj tak angażuje się po stronie kobiet rzekomo? No tak, miałem to szczęście, a raczej nieszczęście, zetknąć się z panią Martą Lempart. Tutaj powiem, że ja długi czas nie mogłem uwierzyć, że jest to jedna i ta sama osoba. Dlatego, że kiedy PiS przegrał wybory w 2007 roku, zmieniły się władze wielu instytucji państwowych, bo rządziła koalicja Platforma Obywatelska PSL i również te zmiany dotarły do Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, PFRON, tak się w skrócie mówi w środowisku osób niepełnosprawnych. W ramach tego funduszu, no, który ma na pewno też wiele wad, jest ciągle krytykowany, ale wiele programów było bardzo dobre. Między innymi od 2001 roku funkcjonował program pod piękną nazwą Partner, gdzie fundusz wspierał konkretne organizacje pozarządowe, które prowadziły najróżniejszą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Było to takie wypełnienie pewnej luki, dlatego że istniały już wtedy warsztaty terapii zajęciowej, no była daleko idąca reforma domów pomocy społecznej, no ale ciągle brakowało tych różnych ośrodków opiekuńczych, terapeutycznych, zwłaszcza w niewielkich środowiskach. I fundacja, którą kieruję, czyli Fundacja imienia brata Alberta, w roku 2001, no wtedy rządziło SLD, jak dobrze pamiętam, bo już przejęło władzę, ale SLD nie robiło tutaj żadnych problemów i w ramach tego programu Partner przedstawiliśmy propozycję utworzenia 7 świetlic terapeutycznych na terenie całej Polski dla dzieci niepełnosprawnych, szczególnie w tych miejscowościach, gdzie do tej pory nie było żadnych innych ośrodków. I rzeczywiście te 7 świetlic powstało, zaczęły dość dobrze funkcjonować. Mieliśmy 155 podopiecznych. To była duża ulga dla rodziców, którzy mogli w tym czasie pójść do pracy albo przynajmniej odpocząć, kiedy dziecko brało udział w zajęciach świetlicowych. Nawet Państwowy Fundusz przyznał nam nagrodę z okazji 25-lecia istnienia fundacji dla organizacji, która jest jedną z najlepiej realizujących ten program Partner. I wszystko było bardzo dobre, kiedy po 2007 roku zmieniły się władze PFRON-u, i dyrektorką od spraw programów w PFRON-ie została pani Marta Lempart. Ja tej pani w ogóle wcześniej nie znałem. Przybyła z Wrocławia, no tak domyślałem się, że to jest taki desant wrocławski w PFRON-ie, dlatego że przewodniczący Rady Nadzorczej, czyli minister pełnomocnik do spraw niepełnosprawnych był z Wrocławia, z Platformy Obywatelskiej, tam inne osoby z Wrocławia się pojawiły. No nie wiem, jakimi kryteriami się kierowano, skąd nagle ta pani miała mieć doświadczenie i wiedzę na temat życia osób niepełnosprawnych. I niestety w roku 2009, kiedy już te nowe władze starały się wywrócić wszystko do góry nogami, dosłownie z dnia na dzień nasza fundacja dowiedziała się, że nie przyznano nam dotacji, chociaż wcześniej nas chwalono, chociaż były kontrole, wszystko było prawidłowo, były bardzo dobrze prowadzone te świetlice, byli zatrudnieni pracownicy,
rodzice byli przyzwyczajeni do tej formy działalności i dowiedzieliśmy się z mediów, że cofnięto nie tylko nam, ale kilku innym jeszcze organizacjom tą dotację. No to był szok, bo to było dosłownie wyrzucenie na bruk tych 155 niepełnosprawnych, jak już powiedziałem, w małych miasteczkach, gdzie oni nie mieli żadnej innej alternatywy terapii, oraz wyrzucenie na bruk pracowników, no, którzy już od 8 lat w tych placówkach pracowali. No ale pani Marta Lempart była uparta w tej sprawie, stawiała przeróżne zarzuty, moim zdaniem absurdalne, bo przecież jak nagle coś, co działa 8 lat pozytywnie i nie było ani jednej złotówki źle wydanej, jak można nagle to wyrzucać? No i wtedy się rozchodziła taka informacja, że jest źle nastawiona przede wszystkim do organizacji związanych z Kościołem. Na szczęście była wtedy interwencja ówczesnego rzecznika praw obywatelskich, pana Janusza Kochanowskiego, świętej pamięci. Także sformułowano list ze strony przedstawicieli różnych innych środowisk. Nawet była w Sejmie ta sprawa poruszona przez świętej pamięci pana posła Przemysława Gosiewskiego. I dopiero interwencje tak na wysokim szczeblu przywróciły nam tą dotację. Natomiast to, co przeżyliśmy, no to już trzeba powiedzieć, to był horror. Dodam jeszcze, że te świetlice istnieją do dnia dzisiejszego, już jest ich nie 7, ale 10 i nigdy nam niczego oprócz pani Marty Lempart nie zarzucał. Czyli widać było, że to była jej złośliwość w stosunku do organizacji, które prowadziły te świetlice. Właśnie ksiądz troszkę uprzedził moje pytanie, bo chciałam zapytać, czy mogło być tak, że za tą niechęcią, skoro nie było żadnych argumentów merytorycznych, stała no, nienawiść Marty Lempart do Kościoła katolickiego jako instytucji i czy inne organizacje charytatywne prowadzone przez Kościół też miały ten problem? Rozumiem, że miały. Tak dużo było tych organizacji, które miały takie kłopoty? Tak, dużo było organizacji, między innymi Caritas, ale też organizacje, które no, nie były wprost związane z Kościołem, ale odwoływały się do wartości chrześcijańskich, patriotycznych, jak na przykład Fundacja Pani Anny Dymnej mimo wszystko. No więc ta selekcja tych organizacji była zaskakująca, zwłaszcza, że to nie chodziło o brak pieniędzy, bo pieniądze były, bo później jednak te pieniądze dostaliśmy. Tylko chodziło o, no muszę to powiedzieć, daleko idącą złośliwość, żeby utrącić pewne organizacje. Ja to sobie tłumaczyłem, że być może ta pani jest taką osobą już całkowicie zanurzoną w tych walkach politycznych, że ona no jakby angażuje się przede wszystkim politycznie, nie patrzy na stronę merytoryczną. Ale muszę powiedzieć jako ciekawostkę, że wtedy naszą fundację broniła między innymi Gazeta Wyborcza, która napisała szereg publikacji krytykujących panią Martę Lempart i PFRON. No to dzisiaj ta sama Gazeta Wyborcza lansuje tą panią jako wielki autorytet moralny, przeprowadza z nią wywiady i w ogóle lansuje ją jako, no nie wiem, nową rewolucjonistkę, która ma zbudować nowy ład w Polsce. Więc myślę, że warto też pamiętać, że ta pani no jednak już miała taką skazę swoją w poprzednich latach. I dzisiaj mówienie jej, że ona się też chce niepełnosprawnymi zająć, no to jest hipokryzja, bo wtedy pokazała, że jej na tym nie zależy. A mówimy o Gazecie Wyborczej, więc jeżeli mówimy o Gazecie Wyborczej, to nic dziwnego, że tak się zachowuje, jak się zachowuje. Czy kiedykolwiek ze strony Marty Lempart bądź otoczenia wtedy w PFRON-ie jakieś przeprosiny zostały wystosowane do Fundacji imienia brata Alberta, do Fundacji pani Anny Dymskiej, ktoś powiedział, przepraszam, to była pomyłka, no to nie tak, to już teraz będzie dobrze, czy kiedykolwiek jakaś taka skrucha z jej otoczenia wtedy w PFRON-ie nastąpiła wobec na przykład księdza fundacji?
Nie, no nigdy nie zastąpiła. Ja tylko raz miałem okazję spotkać się z panią Lempart. Nie ukrywam, że nie było to miłe spotkanie, dlatego że już wtedy mnie zaskoczyła ta jej postawa takiego negowania, tak? Że właśnie program Partner, piękna nazwa, no to partner, czyli my jesteśmy partnerami dla siebie, przecież tego typu fundacje i stowarzyszenia to jest konkretne wsparcie dla społeczeństwa i dla władzy, więc nie jesteśmy wrogami, no ale ta niesamowita jej jakaś taka niechęć widoczna, nawet w mowie ciała, bo tam widziałem takie zachowania, no nawet pomyślałem, że już wolałbym się z tą panią nigdy w życiu nie spotykać. Robiła takie wrażenie bardzo negatywne. Ja oczywiście nie wiedziałem, kim ona jest. Nawet pytałem moich znajomych, kto w ogóle ją tam umocował w PFRON-ie. To przecież jest posada dość lukratywna, więc musiała mieć poparcie polityczne. Poza tym powoływała się na anonimowych ekspertów. No to też było dziwne, że nagle fundacja, która działa już tyle lat, słyszymy, że jakiś anonimowy ekspert, nieujawniony z imienia i nazwiska, nagle w jakimś konkursie nam utrąci punkty. No ale dobrze, ale od każdej decyzji jest odwołanie. I to właśnie podkreślał świętej pamięci pan rzecznik praw obywatelskich, który domagał się, żeby pani Lempart wskazała, kto oceniał, według jakiego kryterium, dlaczego nagle po 8 latach te świetlice są niepotrzebne. No i wtedy mogę powiedzieć, że na plus pana rzecznika, że on był bardzo niezłomny w tej sprawie, bardzo zdecydowany w tych działaniach. No, wtedy mogę powiedzieć, że mi zaimponował, że on jest tak całkowicie bezstronny, czyli widzi osobę niepełnosprawną, rodziców, krzywdę. No niestety parę miesięcy później zginął w tragedii smoleńskiej, ale myślę, że jeżeli dzisiaj mówimy, kto ma być nowym rzecznikiem, bo na szczęście obecny odchodzi, to myślę, że aż się prosi, żeby to był ktoś tej klasy, co pan Janusz Kochanowski. No na razie kandydatka na rzecznika się zatroszczyła o to, że osoby profanujące kościoły zostały zatrzymane przed wejściem do kościołów. Natomiast rozumiem, że nigdy, wracając do pani Lempart, ona nigdy nie ujawniła nazwisk tych swoich ekspertów, którzy to oceniali fundacji imienia brata Alberta i program, który wprowadziła Świetlic, czy też inne fundacje. Po prostu byli to jacyś eksperci, którzy wydali opinię, może ona nigdy nie istniała i na tej podstawie ona arbitralną decyzję podejmowała. No to byli eksperci, jakieś duchy, no bo nikt nie wiedział, jak oni się nazywają, czym się kierują. Ja nawet przez dłuższy czas podejrzewałem, że to jest w ogóle zmyślone, że są jacyś eksperci, że to było tak po uważaniu, kto się pani Lempart podobał, a kto się nie podobał, tak były przyznawane dotacje. No nie wiem. Niemniej jednak ta sprawa była wtedy bardzo mocno opisana w mediach i to, co właśnie ciekawe, i tych prawicowych, i lewicowych, czyli wtedy była dość powszechna krytyka tej sprawy, czyli że tak nie wolno postępować z organizacjami pozarządowymi, zwłaszcza, że te organizacje nie czerpią z tego korzyści, bo przecież ani członkowie zarządu, ani inni wolontariusze nie pobierają wynagrodzenia. No więc nie mamy żadnego interesu jako władze fundacji z tym, czy otrzymamy dotację, czy nie. Ta dotacja idzie w 100% na opłacenie terapeutów, psychologów i na koszty własne, plus oczywiście fundacja zbiera odpisy 1%, darowizny po całym świecie praktycznie, Polonia i tak dalej, więc tutaj nie ma żadnego elementu, żeby ktoś się na tym wzbogacił. I to jest przejrzyste. Były kontrole i kontrole dały nam bardzo wzorowy wręcz wynik. No więc myślę, że pani tutaj Lempart jednak do dzisiaj nie powiedziała prawdy, jak to naprawdę było, dlaczego i
tym organizacjom starała się odebrać. Na szczęście jej się to nie udało. Jak ksiądz myśli, dlaczego dzisiaj media, które ją lansują, tak czy inaczej w ogóle tę kartę z jej życiorysu pomijają? No nie jest osobą, która nagle przyszła i wyrosła na przywódczynię, jak o sobie mówi, tylko była już zaangażowana politycznie, była w polityce, działała i nie ma w ogóle mowy o tym, co robiła w PFRON-ie, chociaż wtedy nawet Gazeta Wyborcza pisała o jej działaniach. Dlaczego dzisiaj nie ma, nikt o tym nie mówi? W ogóle. Myślę, że to jest taka nieładna karta w życiorysie pani Lempart. Ja nie chcę jej oceniać, bo nie znam innych jej działań poza tymi, że nagle tutaj liderka lansowana jako ta sprawiedliwa kobieta, która walczy o prawa kobiet, wtedy de facto podłożyła nogę, przepraszam za taki kolor. Coś tam się rwie w łączenie z księdzem Tadeuszem Isakowiczem Zaleskim. Halo, halo. Tak, no w tej chwili już jesteśmy chyba, bo jesteśmy. Jakieś małe zakłócenie. Może ktoś nas podsłuchuje, ale program idzie na żywo, więc jest dla wszystkich dostępny. Tak jest. Więc ona, jeszcze raz powiem pani Lempart, wtedy wystąpiła no jakby na niekorzyść innych matek, których dzieci chodziły do tej świetlicy. Ja jeszcze jedną rzecz podkreślę, że o ile dużo się zmieniło w relacjach społeczeństwa wobec osób niepełnosprawnych, na plus, na pewno, to jednak bardzo często rodziny dzieci niepełnosprawnych czują się wykluczone, tak społecznie. Nie dlatego, że ktoś im prawa zabiera, tylko że są nieakceptowani, żyją we własnym getcie i tak dalej. Natomiast tego typu świetlice otwierały tą możliwość, że i rodzice, i dzieci nie tylko brali udział w zajęciach terapeutycznych, ale w ogóle brali udział w życiu społecznym. I myślę, że sprzeciwienie się takiej działalności świetlic, to było też takie uderzenie w temat, bardzo często matki samotnie wychowują. No więc jak tu można mówić o prawach kobiet, jeżeli 11 lat temu pani Lempart robiła dokładnie co innego? Może dlatego, że pani Lempart była łaskawa stwierdzić, że ona dzieci nie lubi, ona dzieci nie rozumie, ona woli od dzieci psy. W związku z powyższym trudno oczekiwać, że ktoś taki zrozumie też matkę niepełnosprawnego dziecka, czy nawet matkę dziecka jak najbardziej zdrowego i tego, czym jest macierzyństwo, skoro jej jest to całkowicie obca, wręcz odnosi się do tego z niechęcią. Może chodziło o ten, powiedzmy, defekt jej charakteru. Trzeba powiedzieć, że no jest to na pewno osoba o bardzo skomplikowanej osobowości, bo sama udzielając wywiadu, już nie pamiętam, czy to była Gazeta Wyborcza, czy inna, właśnie na pytanie o dzieci mówi, że jej dzieci są niepotrzebne, woli psy. No ja też mam psa tutaj, swojego granda, labradora i mam rybki w akwarium, ale cały ośrodek jest pełny osób niepełnosprawnych, czyli nie tylko dzieci. No dzisiaj szkoła została zamknięta, ale przecież tutaj w Radwańcach jest i szkoła, i świetlica dla dzieci niepełnosprawnych. No fundacja kipi takim życiem z dziećmi. Inaczej bym sobie nie wyobrażał funkcjonowania fundacji tymi dorosłymi już dziećmi, czyli osobami dorosłymi niepełnosprawnymi. No więc jak ktoś już tak definiuje, że dzieci są niepotrzebne, a najlepsze wakacje, jakie spędziła, to w takim ośrodku, gdzie w ogóle dzieci nie było, no to ja bym troszeczkę się jednak zastanowił, czy to rzeczywiście jest osoba, która poprowadzi Polskę do lepszej przyszłości. Mówię to już tak w cudzysłowie. No to chyba w ogromnym, bo to należałoby bardzo poważnie wątpić, czy osoba, która nawołuje do atakowania kościołów, która nawołuje do wulgaryzmów, do jakiegoś nawet w jej odczuciu buntu, do czegokolwiek dobrego ludzi jest w stanie prowadzić. A proszę jeszcze powiedzieć, dajmy już spokój pani Lempart, niech ona tam się obraca w tym swoim kręgu. Jak Fundacja imienia brata Alberta radzi sobie teraz w czasie pandemii, kiedy zamknięto szkoły, świetlice, mamy ograniczoną działalność? Jak dzieci sobie radzą z tym? Dzieci, ludzie dorośli, ich rodzice?
No jest to na pewno bardzo trudny moment, o ile na wiosnę też było bardzo ciężko, ale była taka nadzieja, że to jest czasowe. I to teraz powrót do tych obostrzeń jest bardzo ciężki. I myślę, że, znaczy obawiam się, że obok tych wszystkich spraw związanych ze zdrowiem fizycznym ludzi, dojdą problemy psychiczne. Powiem to tak, że jeżeli chodzi o ośrodki dzienne, no to z powrotem powrót niepełnosprawnych do domu, czyli nie mogą przychodzić na zajęcia, siedzą często w czterech ścianach, zwłaszcza gdzieś w mieście, w blokach, bardzo wpływa negatywnie na psychikę. Także rodziców, którzy muszą, no nie mają możliwości wyjścia do pracy, nie dają sobie rady i myślę, że tutaj na dłuższą metę to mogą być bardzo niebezpieczne zjawiska. Natomiast jeżeli chodzi o mieszkańców z tego pobytu, bo tutaj gdzie mieszkam jest prawie setka mieszkańców, no przez wiele miesięcy ochroniliśmy się przed COVID-19. Niemniej tydzień temu nastąpiły te zarażenia lawinowo. W tej chwili mamy z tej grupy osób 32 osoby zakażone. Niektórzy przechodzą to bardzo łagodnie, ale inni z kolei bardzo źle, no, do tego stopnia, że muszą być kierowani do szpitali. Również nastąpiły zakażenia wśród pracowników fundacji, to jest kolejne kilkanaście osób w rodzinach. No widać, że gdyby nie samo zaparcie się bardzo wielu osób, to takie ośrodki byłyby bardzo trudne do prowadzenia. Jak wygląda w tej chwili sytuacja, że pracownicy deklarują się na dyżury 10-dniowe, czyli przez 10 dni są na terenie ośrodka, nie wychodzą, non-stop prowadzą dyżury, oczywiście 12 godzin pracy, 12 odpoczynku i po 10 dniach przychodzi kolejna ekipa i wolontariuszy, i pracowników, którzy zamykają się na kolejne 10 dni. Nie wiem, jak to długo będzie trwało, no ale tu muszę powiedzieć, że rzeczywiście to jest taki test i dla fundacji, pracowników, ale też dla naszych przyjaciół, myśl słynnej zasady, prawdziwych przyjaciół się poznaje w biedzie. I wtedy dopiero widać, komu naprawdę tak zależy na osobach niepełnosprawnych. Ja mam taką swoją, jakby taki swój mały apel, przepraszam, że tak to określę, że te osoby, które manifestują na ulicach, niech przyjdą przynajmniej na parę dni do takiego ośrodka i pomagają, bo wtedy ta energia ich będzie spożytkowana dla dobra innych i zobaczą, jak naprawdę wyglądają tego typu sprawy. Bo w tej chwili przede wszystkim brakuje rąk do pracy, ludzi życzliwych. Więc zamiast protestować, krzyczeć, burzyć, to niech ktoś coś zrobi też pozytywnego. I myślę, że na dłuższą metę będzie wtedy widać, że nie ci, co krzyczą, robią awantury, są potrzebni społeczeństwie polskim, ale potrzebni są ci, którzy przyjdą i jak ta ewangeliczna Marta, pomagają, pracują, wspierają. I myślę, że takich przykładów pozytywnych na pewno jest bardzo dużo w tej chwili w Polsce. No właśnie. Lepiej, żeby przyjść, zobaczyć, że w takich ośrodkach jest życie, że te dzieci niepełnosprawne, którym odmawia się w myśl prawa wyboru, prawa do życia, do narodzin, one żyją, one cieszą się słońcem, one cieszą się tym, czym czasem ludzie pełnosprawni nie, cieszyć się już nie potrafią. Także szanowni państwo, zachęcamy. Oczywiście, jeżeli ktoś może, zachęcamy do wsparcia Fundacji imienia brata Alberta. Każda pomoc się przyda. Prawda? Proszę księdza. Każda pomoc się przyda i finansowa, i pomoc w produktach, na przykład środków czystości. Tutaj też dziękuję wszystkim darczyńcom, dobroczyńcom, ale przyda się też każda para rąk do pracy, do pomocy
I myślę, że jesteśmy jednak w sytuacji, kiedy to zamknięcie będzie o wiele dłuższe. I jeszcze jeden, już taka prośba skierowana do wszystkich. Pamiętajmy też o seniorach, którzy są w domach, często na osiedlach gdzieś miejskich, nie mający kontaktu z innymi. Ci ludzie naprawdę potrzebują tej życzliwości ogromnej. I nieraz to nie chodzi o taką pomoc fizyczną, chociaż na pewno też, ale o to, żeby oni się czuli potrzebni, żeby usłyszeli dobre słowo, nawet przez telefon, czy w inny sposób, żeby wiedzieli, że społeczeństwo ich potrzebuje, że nie są wyrzuceni poza margines. No właśnie, szanowni państwo, mamy trudny czas. Nie jest to niczyja wina. Natomiast warto naprawdę w tym trudnym czasie usiąść i się zastanowić, czy po której stronie, to jest też czas wyboru, po której stronie staniemy. Czy po stronie tych, którzy rzucają kamieniami w kościoły pod przewodnictwem Marty Lempart, wolącej psy od dzieci. Nie mam nic przeciwko psom, psy są kochane. Natomiast warto, naprawdę warto pomyśleć i dokonać tego wyboru. Państwa i moim gościem był dzisiaj ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, prezes Fundacji imienia brata Alberta, wieloletni działacz opozycji demokratycznej, ale przede wszystkim kapłan, który no, wiele poświęcił, żeby zająć się dziećmi niepełnosprawnymi. I warto, warto, naprawdę warto wybrać taką właśnie drogę, a nie drogę niszczenia, którą dzisiaj proponuje nam Marta Lempart. Dziękuję księdzu bardzo za obecność. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Kłaniamy się pięknie. Szanowni państwo, no cóż, mam nadzieję, że troszkę rozjaśniliśmy państwu też sytuację tego, kto za tymi protestami stoi i pewnych kart, których może gdzie indziej państwo nie odkryją i nie pokażą media ani czołowi dziennikarze tychże mediów. My to robimy i będziemy to robić, dlatego serdecznie zapraszam do APL1 TV, zapraszam do rozmów dnia, a dzisiaj dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Wszystkie nasze programy powstają dzięki naszym widzom oraz czytelnikom Warszawskiej Gazety. Dziękujemy za każdą wpłatę.